Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Prawidłowy sposób odżywiania. Prawidłowy sposób odżywiania dla ludzkich duchów na ziemi, aby pojazd, ziemskie ciało prawidłowo funkcjonowało, aby duch do swojego pojazdu tankował najlepsze paliwo dla tego ciała ziemskiego. Czyste, bez żadnych związków chemicznych, jak najbardziej proste, jednorodne, jak najbardziej potrzebne. Bogate w naturalne składniki, potrzebne do rozwoju prawidłowego i regeneracji komórek w każdym organizmie. Witaminy, mikroelementy, metale naturalne, tłuszcze, które Twój organizm jest w stanie przepracować. Taki tłuszcz jak margaryna, sztucznie wyprodukowana w wielu różnych procesach chemicznych, jest zła i bez nadawania się do spożywania w żadnej postaci. A w procesie podgrzewania margaryny i olejów wytłoczonych z rośliny stają się klejące. Przyklejają się do jelit od środka, tworząc złogi trudne do oczyszczenia. Przez te złogi w jelitach organizm bez przyswajania witamin i potrzebnych składników oraz całkowity brak trawienia. Jak już koniecznie chcecie smażyć, to najwłaściwsze dla człowieka ziemskiego są tłuszcze zwierzęce. Dziecko powinno pić mleko matki. Zawiera witaminę A i D3, potrzebną do wzrostu i prawidłowego funkcjonowania kręgosłupa oraz dla Waszych oczu. Mleko matki wytwarza przeciwciała przeciwko wszelkim chorobom, bakteriom i wirusom. Trzeba jeść 2 razy w tygodniu fasolę i groch, najlepiej same czyste, same bez wzdymania, jak są oczyszczone jelita. Lecz z innymi produktami pomieszane powodują wzdęcia w jelitach. Fasola i groch mają składniki, których brak w innych produktach. Mięso jest potrzebne w organizmie, bo w nim jest najwięcej żelaza, ale mięso, które jest hodowane w gospodarstwach, które karmią zwierzęta naturalnie, bez sztucznych pasz. Kurczaki z ferm bez nadawania się do jedzenia. Same te kurczaki są chore, to i ludzie, którzy będą je jedli, będą tak samo chorzy. Słabe kości i słabe mięśnie. Mięso najlepiej dusić w sosie własnym lub smażyć, ale bez tłuszczu. Mięso ma swój tłuszcz i bez potrzeby dokładać. Natomiast smażenie powoduje przypalenie tłuszczu i wytwarza się akreloina, która zatruwa Wasz organizm. Samo smażenie w 300 stopniach jest szkodliwe i w domu wdychacie związki toksyczne, które wytwarzają się w procesie smażenia w wysokiej temperaturze. Dobre i dobrze przygotowane pożywienie daje ludzkiemu ciału energię do funkcjonowania na ziemi, a duchowi możliwość przejawienia się oraz ogrzania się w porze zimowej. Wszystkie związki chemiczne dodawane do żywności, aby dłużej stał ten produkt w sklepie, powodują, iż to pożywienie bez nadawania się do jedzenia, bo konserwanty i polepszacze smaku i zapachu bardzo mocno osłabiają pracę nerek i wątroby. Powoduje to osłabienie całego systemu odpornościowego i skłonność do chorób wszelkiego rodzaju. Bardzo mocno zanieczyszcza się układ krążenia i staje się mało wydolny, co doprowadza nawet do pozostawienia przez ducha ciała ziemskiego. Produkty wysoko przetworzone, również bez nadawania się do jedzenia, tak bardzo są zanieczyszczone, iż organizm ma problemy z wyrzuceniem tych związków chemicznych na zewnątrz i stajecie się najlepszym klientem dla apteki. Nazywam te produkty śmieciami rynkowymi. Takich śmieci bez jedzenia
bo mój żołądek potrzebuje najlepszych produktów, wasz też. Bardzo dobrym dla organizmu magazynem wszelkiego rodzaju witamin i mikroelementów są kasze, na przykład kasza jaglana, kasza kuskus, kasza gryczana bez palenia, zwana białą lub zieloną, kasze jęczmienne i wszelkiego rodzaju nasiona, suszone owoce. Kasze polecam same i bez soli. Dla organizmu potrzebne są zupy warzywne, gotowane bez kości i mięsa, same warzywa, a do zupy bez dodawania tłuszczu. W warzywach jest wszystko, co jest potrzebne do przyswajania wszystkich potrzebnych składników w organizmie. Wszystkie produkty zawierają tyle soli, ile potrzebuje wasz organizm. Nadmiar soli jest bardzo szkodliwy, a w każdym produkcie jest sól, tyle, ile potrzeba. Bardzo potrzebne są również surowe warzywa i owoce, ale najbardziej polecam produkty bardziej jednorodne i jak najmniej pomieszane w jednym posiłku. Warzywa i owoce należy dobierać i równoważyć zasadowe z kwasowymi, aby było bez przekwaszenia organizmu. Całkowicie powinno odrzucić się picie nałogowe kawy naturalnej, ponieważ kawa pita codziennie, kilka filiżanek dziennie, powoduje ogromne przekwaszenie oraz poważny ubytek witamin. Może doprowadzić do poważnych problemów ze stawami i kręgosłupem. Również ciasta, ciastka i słodycze zagościły w jadłospisach na co dzień. Brak w słodyczach walorów odżywczych, są tylko walory smakowe. Jak często się je zjada, to stają się nałogiem i szczególnie szkodliwe wszystkim dzieciom. Należy dzieciom podawać owoce i warzywa, które zaspokoją zapotrzebowanie organizmu na witaminy i mikroelementy w czasie największego wzrostu młodego organizmu. W owocach i warzywach jest tyle cukru, ile potrzeba dla każdego organizmu. Podawanie dzieciom sztucznych witamin i antybiotyków powoduje osłabienie systemu odpornościowego i rośnie już kaleka, przystosowany do łykania leków z apteki, bez zdolności do funkcjonowania bez prochów. To się nazywa lekomania. Prawidłowo rozwijające się dziecko musi dostać naturalne produkty żywnościowe, a wtedy będzie zdrowe i radosne, będzie się dobrze rozwijało, będzie miało mocne kości i zęby, będzie miało prosty kręgosłup. Jesteście tym, co jecie, jesteście tym, co pijecie. Bardzo ważna jest czysta woda, bez żadnych ciężkich metali i różnych dziwnych dodatków. Bardzo szkodliwa woda w plastikach, tak zwana mineralna, gazowana lub niegazowana. Bez polecenia ani jednej, ani drugiej. Najlepsze są filtry oczyszczające wodę do picia. Pijcie zupełnie czystą wodę, która bardzo dobrze oczyszcza nerki i cały organizm. Należy natychmiast odrzucić wszelkiego rodzaju przyprawy do żywności. Wszystko, co zawiera polepszacz smaku i zapachu. Glutaminian sodu, który powoduje utratę wzroku, kumuluje się w organizmie w wielu miejscach i osłabia prawidłowe funkcjonowanie organów wewnętrznych. Aspartam, tak powszechnie stosowany jako słodzik w produktach lekkich i dla cukrzyków, we wszystkich gumach do żucia, to jest najgroźniejsza trucizna, podawana nawet dzieciom. Musi być zakazana w stosowaniu jako dodatek do żywności. Takie produkty jak jogurt i podobne produkty, które są całkowicie sztuczne, bez służenia zdrowiu. Schłodzony organizm będzie podatniejszy na wszelkiego rodzaju przeziębienia. Owoce najlepsze są z tego terenu, w jakim mieszkacie, ponieważ cytrusy rosną w ciepłych krajach, służą do schładzania organizmu, a my mieszkamy w klimacie, w którym należy organizm rozgrzewać.
I to jest prawidłowe. Schłodzony organizm w czasie zimy będzie źle funkcjonował. Schłodzone nerki spowodują schłodzenie nadnerczy, w dalszej konsekwencji zachwianie pracy hormonów i gospodarki wodnej w organizmie. Można bardzo się rozchorować. Wyniki badań medycyny akademickiej będą dobre. Medycyna akademicka bez możliwości zarejestrowania schłodzonego organizmu. A uzdrowiciel jasnowic może zobaczyć przerwy w aurze i schłodzenie. Zanim coś położycie na swój i swojej ziemskiej rodziny talerz, sprawdźcie sami, czy to nadaje się do jedzenia. Producenci bez podawania prawdziwych składników, jakie stosują do produkcji wielu różnych, wysoko przetworzonych produktów żywnościowych.